Przekrajamy chlebek. Zjerany, ewidentnie zjerany. Zjerany, ale zje się. Jest przepiękny. Kamil, wszystko zjesz, ale Kamil, spakujemy cię. Tak, spakujcie mi na drogę i będzie dobrze. A teraz zostawiamy przyczepę i jedziemy zobaczyć żubry. Podobno gdzieś tutaj w okolicy są żubry. Dzieci już są spakowane. Cieszycie się, że jedziemy na żubry? Tak. Właśnie wchodzimy do zagrody żubrów. Mamy pierwszego żubra. Taka piękna brama jest. Dogonimy Agnieszkę z Łukaszem. Gonimy ich, Szymuś. Mają czwórkę dzieci i szybciej się wygrzebali niż my z trójką. Właśnie kupiliśmy bilety. 16 zł osoba dorosła, 12 ulgowy. I mamy żubry. Ale się drapie. Patrzcie, co ten żubr robi. Chyba go też gryzie. Ale mają nogi, bo wasz ugryzie. Ej, ten jest mały. Ten jest mały. A tutaj leży taki wielki. A, te koza! Co my tu mamy? Osioł! Ania, co to jest za zwierzę? Koza. Koza. A to? Owca. Owca. Ania, no właśnie, co jest owca? Osiołek! Z tego się robi zabawka. Osiołek! Jaki włochaty. Agnieszka, gdzie my jesteśmy? W jakiej miejscowości? Pszczyna. Pszczyna. Pszczyna, zagroda żubrów w Pszczynie. Także do Pszczyny można przyjechać i popatrzeć sobie na żubry i na różne zwierzątka domowe. Idzie do nas paw. Wow! Zobaczcie, tutaj gęsi chodzą na wolności. Oj, oj, oj. Piotruś, żyjesz? Ojejka. Twardy zawodnik. Brawo ty. Nadia, zobacz gęsi. Chodź, Ania. Ale duże. Ogromne. Uwaga, lis może ugryźć. Zobaczcie, tutaj mamy lisy. Nie wiem, czemu tak łazi. Nie daj tam palca, młody. No. Piotrek. Palców nie wkładajcie, bo może ugryźć. Zobacz, czymś lisa widzimy z takiego bliska. Niesamowite. Uważaj. Patrzcie, wszedł do nory, ja nie mogę. Tu ma norę, a gdzie wyjdzie? Tutaj, u nas. No właśnie, poza klatką. Uwaga, ją wyskoczy. Ciekawe, którędy wyjdzie ten lisek. Może dalej kopie. No właśnie. To jest lis górnik. Tak wchodzi lis do nory. Wyszedł. Ale szybki. Tylko nie dotykaj Szybuś, bo on się może ugryźć. Dobra, czekamy. Wyszedł. Jest niesamowity. Tutaj mamy wielkiego żubra. A on jest sztuczny, nie? Nie, to jest chyba pluszak. To nie jest jego sierść prawdziwa. Patrz, jaka piękna sarenka. Niesamowita. Patrzcie, tutaj weszliśmy pod takie wielkie drzewo. Film leci o zwierzątkach, a tu jesteśmy w takim pomieszczeniu, gdzie są jelenie i sarny, i łanie. Co tam jest, Ania? Tu jeszcze coś mamy. Jejka, tu mamy ten, Tatry. No nie, bo to jest chyba muzeum takie, wiesz, nie powinno się dotykać. Tu jest Kozica Górska. Patrzcie, wilk, prawdziwy wilk. Tak wygląda wilk. A tutaj mamy świstaka. Gdzie jest koza? Kozica alpejska, tak wygląda. I niedźwiedź. To jest niedźwiedź brunatny. Tutaj mamy napisane karteczki i można przeczytać.
A to jest bubr. I wydra. I lis. Takiego lisa przed chwilą widzieliśmy. A to jest zając, Ania. Zobacz, jak sobie fajnie stoi. A co to jest za te ptaki? Jaki groźny. Co to jest za te ptaki? Te ptaki to jest słonka, to jest kobus i jastrząb. I sowa. To jest jenot, tchórz. Język niedźwiedzia. Nie, język niedźwiedzia. A to zobaczcie. No powiem wam, że to pomieszczenie jest naprawdę świetne. Teraz wejdziemy do kolejnego pomieszczenia. Tu jest taka chatka. Zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj wisi lis na jakimś pasku. Jak widzicie, to chyba myśliwi sobie polują i sobie wieszają. Adinka, może nie dotykaj lepiej. A na podłogach mamy skóry różnych zwierząt. To są chyba sarenki, tam jest borsuk. Tu są dziki. Bo to jest chyba chatka myśliwego, tak mi się wydaje. A zobaczcie, łoś tu jest. Nadia, zobacz, jaki łoś wielki. Ania, co tam masz? Pokaż. Co tam jest? Wow. Zwierzęta leśne. Taki malutki źrebaczek. Źrebaczek albo cielaczek. Co tu jest nos? Jego nos. Jego nos. Robimy pamiątkową fotkę. Zobaczcie, ile dzieci. To jest 7 dzieci. Siedmioro, jak się mówi? Siedmioro dzieci. Fajne. Fajne dzieci. Teraz jesteśmy na takiej platformie, na takim punkcie widokowym, gdzie będzie można popatrzeć, jak te żubry tutaj są karmione. Karmnik jest z tej strony. I za chwilę tutaj przyniosą jedzonko i będziemy patrzeć, jak żubry jedzą. Sonia, widać coś tutaj? Trzeba kupić. Słuchajcie, rozpoczyna się karmienie. Słuchajcie, biegną żubry. Zaraz tutaj będą. Pokaż, Nadia. Nadia zrobiła zdjęcie żubrowi. I pierwszy. Ten tu rządzi, zobacz. No. Nasz się odsunął od razu. Jeden wszystkich przesunął o jeden. To jest samiec alfa chyba, jest? No, to jest samiec alfa, samica alfa, a potem ci, co się nie liczą. Teraz zobaczymy, jak wygląda to z góry. Dzieci! Dzień dobry! Wróciliśmy od żubrów i teraz Łukasz będzie piekł chleb. Zobaczcie, mamy przygotowany chleb. Temperatura jest 270 stopni. Znaczy, taka powinna być, no mniej więcej. I zobaczymy, jak chleb wyjdzie. Jeszcze raz! Ujęcie, powtórka. Jedną ręką to ciężko. I godzina czasu, po godzinie możemy go wyciągnąć. Mam nadzieję, że się nie spali. Słuchajcie, nasz chlebek gotowy. Nie wiem, czy taki gotowy. Jak myślisz? Że jest przyjarany, tyle się powiem. Tak? Że kontroluję. A i tak ładnie wyszedł, super. No troszeczkę się przyjarał, zobaczcie. Przyjarany jest ewidentnie. Troszeczkę. To ile minęło? Przedobrzyłem. Godzina niecała, ale chyba była ta temperatura wysoka, wiesz? Mm. Zobaczymy, no ale... Zobaczymy, jak jest w środku, ale wygląda przepięknie. Będzie zjarany, wiesz? Już to widzę, no. Przekrajamy chlebek. Zjarany, ewidentnie zjarany. Zjarany, ale zje się. Jest przepiękny. Kamil, wszystko zjeżdżamy, Kamil, spakujemy ci. Tak, spakujcie mi na drogę i będzie dobrze. Nie, i tak moim zdaniem tak wyszedł przepięknie. Zobaczcie, jak on wygląda. Jak z piekarni, nawet lepiej. Kosztujemy. Kasia, szkoda, że nie możesz, bo to jest glutenowy. No. Ale zobacz, tak ładnie. Powąchaj. Ale się szalony. Góra nie jest gorący. Gorący i chrupiący. Pyszny.
Tak? Skórka troszeczkę twarda, przez to właśnie, że za długo był, ale w środku jest superowy. Bo jest zakwas, no bo to jest bez drożdży, tam jest tylko woda i mąka. Fajnie. Nie uwierzycie, ale Szymuś zdał prawo jazdy na motor i sobie kupił właśnie. Nie, żartujemy, pożyczył od Maxa. Chodź Szymuś, przejedziemy się. Możesz. Siadamy na Harley'a i będziemy jeździć. Ja umiem. Ty umiesz, nie? Zdałeś prawo jazdy? Tak. Zdałeś. Za którym razem? Za drugim. I jedziemy.